Cześć. Wyobraź sobie, że musisz iść do swojego przełożonego i wytłumaczyć mu się z błędu, który popełniłeś, który spowodował jakieś komplikacje w pracy. Jak się do tego przygotować? Jak zacząć w ogóle taką rozmowę? O czym tam powiedzieć? Strasznie bardzo zniechęcam do postawy pod tytułem przychodzę do szefa i mówię, szefie, popełniłem błąd, wszystko co zrobiłem było źle i dlatego tam się coś nie udało. Niedobrze jest też mówić o sobie, że jestem człowiekiem porażką, wszystko mi się nie udaje. Natomiast warto powiedzieć o sobie w taki sposób, który pokaże, co ciekawego, co wartościowego wyciągnęliśmy z tego niepowodzenia, które już przeżyliśmy, a co może być uzupełnieniem wiedzy naszej organizacji, co może jej pomóc w przyszłości w sprawniejszym działaniu. Jak to można zrobić? Zachęcam do skorzystania, do przygotowania się do takiej rozmowy z kart Fellowship. Jest to 20 kart, które zawierają pytania oraz pewnego rodzaju, nazwijmy to sobie, zadania. I przygotowując się do spotkania z przełożonym, albo na przykład do spotkania z zespołem, gdzie chcemy zrobić to samo, powiedzieć, co nam się nie udało, możemy postąpić w ten sposób, że wybieramy sobie z tych kart to, co, o czym uważamy, że warto opowiedzieć, to, co chcemy opowiedzieć, albo to, co z punktu widzenia danej sytuacji może być najbardziej wartościowe. Ja wybiorę sobie tutaj jakieś 3 karty. Przykładowe, akurat wezmę same karty z pytaniami. No i pierwsza karta, pomoc. Kto lub co mogłoby pomóc w tej sytuacji, która już się wydarzyła? Oczywiście jak się wydarzyło, to już się wydarzyło. Natomiast ktoś może pomóc, żeby wyjść z tej sytuacji z twarzą. Ktoś może pomóc zniwelować skutki tej sytuacji. Ktoś może pomóc naprawić to. Ale też możemy się dowiedzieć, możemy się zastanowić nad tym, kto w przyszłości może pomóc, żeby taka sytuacja nie miała miejsca, albo żeby jej ryzyko było dużo mniejsze, albo żeby, jak się wydarzy, to żeby pomóc ją rozwiązać. Kolejna przykładowa karta, analiza, czyli jakie działania, decyzje czy zdarzenia doprowadziły do tej nieprzyjemnej sytuacji, do tej porażki. Nie robimy tego po to, żeby obwiniać kogoś, tylko po to, żeby mieć wiedzę, jak unikać takich działań, albo jak zwracać większą uwagę na te działania w przyszłości, żeby taka sytuacja więcej się nie powtarzała. Kolejna przykładowa karta, którą wylosowałem, karta wiedza. Czego można się było dowiedzieć o sobie, firmie lub zespole dzięki przeżytej porażce? Porażki, niepowodzenia, błędy często są przyczynkiem do tego, że możemy zmienić sposób naszego funkcjonowania, że zmieniają się trochę nasze wartości, że zmienia się nasz sposób patrzenia na pewne rzeczy. To jest właśnie karta, która zachęca do takiego spojrzenia. Możemy powiedzieć na przykład, więcej nie popełniamy takiego błędu, nie róbmy tego rodzaju reklamy. Albo więcej nie dawajmy robienia reklamy osobom, które są juniorami. Albo zweryfikujmy to, tak? Jeżeli się okaże, że reklama, którą puściliśmy, no powiedzmy, że zrobiła słabe wrażenie na rynku. Wśród kart są też karty z zadaniami. Tu jest taka karta, przekaz, powiedz rozmówcy, w jaki sposób, jak odbierasz sposób przekazania historii, co można w nim zmienić. To jest karta, która jest przeznaczona dla osób, które nas słuchają, tak? Natomiast my sami możemy się zastanowić, albo poprosić tą osobę, z której będziemy opowiadali naszą historię, co mógłbym w przyszłości inaczej powiedzieć o tym niepowodzeniu, o tego typu niepowodzeniu, czy w ogóle o niepowodzeniach, żebyś ty była bardziej zadowolona z tego, co usłyszysz, żebyś miał pewność, że to niepowodzenie nie oznacza, że jestem niekompetentny, niedobry, tylko po prostu przydarzyła mi się taka sytuacja i chciałbym i robię wszystko, żeby takiej sytuacji w przyszłości uniknąć. Zachęcam was do korzystania z kart Fellowship. Są one dostępne na stronie fellowship.com. Są tam też przykłady ćwiczeń, jest też tam sklep, za pomocą którego możecie kupić. Myślę, że to fajny prezent na święta, czy dla waszych bliskich, czy dla waszych przyjaciół, czy dla rodziny. Polecam w szczególności trenerom, coachom, nauczycielom. Fajne narzędzie, dzięki któremu możecie fajnie współpracować z osobami, z którymi pracujecie. Jeżeli prowadzicie firmę, może będzie to dobry prezent dla waszych pracowników. Możemy też zrobić taką wersję z waszymi grafikami z tyłu.